Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik zamierza zbudować czterokondygnacyjny garażowiec na blisko 260 samochodów. Zbiera osoby chętne, które chciałyby posiadać miejsce w obiekcie. Parkingowiec będzie posiadał cztery kondygnacje naziemne, na których znajdować się będzie 257 miejsc postojowych. W tym roku czekamy na wykonanie przełożenia. Tu mamy obietnicę PET-u, że w tym roku to zostanie wykonane. Przełożenia części instalacji ciepłowniczej, która znajduje się pod działką. No i na tym etapie zbieramy teraz, budujemy książkę popytu i zbieramy teraz pulę osób zainteresowanych do kupna takiego miejsca w takim parkingowcu. Lista zostanie zamknięta, gdy 80 do 90% miejsc znajdzie chętnych. Wtedy spółdzielnia przystąpi do prac projektowych i wykonawstwa. Koszty budowy stanowisk postojowych w garażu wielostanowiskowym pokrywane będą w całości ze środków własnych członków spółdzielni. System budowy tego obiektu będzie deweloperski, czyli każdy bierze udział w budowie, wykupuje na własność i to jest jego własne, prywatne, który może obracać, wynajmować, jego prywatne miejsce, z którym może zrobić w ramach oczywiście rozsądku i przeznaczenia to, co uważa. Wstępne szacunki wskazują, że koszt jednego miejsca parkingowego wyniesie około 40 tysięcy złotych, ale ostateczna cena będzie znana po przetargu. Obiekt ma powstać w miejscu płatnego, dozorowanego parkingu przy ulicy Roweckiego. Budynek ma być stosunkowo autonomiczny i bezobsługowy. To znaczy planujemy na górze solary, które będą zasilały obiekt, który będzie monitorowany, który będzie miał szlaban automatycznie opuszczany. Docelowo ma to być mało, ma nie wymagać dużej ingerencji człowieka, z tego względu, że chcielibyśmy, aby on był tani w bieżącym utrzymaniu, żeby na co dzień ta opłata za utrzymanie tego miejsca nie była wysoka dla mieszkańców, więc jakby tutaj patrzymy bardzo mocno na te koszty. Parkingowiec ma mieć 3 piętra, około 260 miejsc wewnątrz. Spółdzielnia Chemik wystosowała do mieszkańców ankiety, pytając o zainteresowanie miejscami parkingowymi. Na razie do spółdzielni wpłynęło 21 wypełnionych ankiet. Chęć uczestniczenia w projekcie można składać za pośrednictwem strony internetowej spółdzielni Chemik lub osobiście w siedzibie przy ulicy Roweckiego w Policach. By starać się o miejsce, nie trzeba być członkiem spółdzielni. O szczegóły można pytać w biurze spółdzielni.